studentów. Szczegóły z Wilna w relacji Beaty Borkowskiej. Cmentarz na Rossie to najstarsza wileńska nekropolia. Na ponad 10 hektarach znajduje się tu około 30 tysięcy nagrobków. Wśród nich spoczywają znani malarze, artyści, literaci, naukowcy, a także bohaterowie narodowi, m.in. powstańcy styczniowi. To miejsce wyjątkowe dla wszystkich Polaków. Miejsce bardzo często odwiedzane przez turystów z Polski i przez tych wszystkich, którzy mają polskie korzenie, którzy są Polakami, ale mieszkają tutaj na Litwie. Nic więc dziwnego, że w okresie listopadowym osoby te w sposób szczególny dbają o to miejsce. Już przed 1 listopada trwa akcja sprzątania Rossy. Prowadzona jest także zbiórka zniczy, które już dziś o godzinie 14 czasu litewskiego i o godzinie 13 czasu polskiego zapłoną tutaj na Rossie. Warto wspomnieć, że ta akcja prowadzona przez Społeczny Komitet Opieki nad Starą Rossą w tym roku cieszy się bardzo dużym zainteresowaniem. Pobity został rekord, bo zebrano ponad 15 tysięcy zniczy. Ponad 15 tysięcy zniczy zapłonie dzisiaj na Rossie i na innych okolicznych nekropoliach przylegających do Rossy, także na cmentarzu wojskowym. Warto tutaj wspomnieć także, że to upamiętnienie to nie wszystko. Te osoby, o których wspomniałam, Polacy mieszkający na Litwie, ale także Polacy mieszkający w naszym kraju, w Polsce, dbają o to, aby ta nekropolia nie została zapomniana, aby te stare nagrobki były odnawiane. Dlatego też dziś i jutro tutaj w Wilnie prowadzone są kwesty, które mają właśnie pomóc w odbudowie najstarszych, najpiękniejszych pomników naszych bohaterów narodowych.